Plebiscyt życia akademickiego to jedno z najważniejszych wydarzeń na Wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego. W tym roku już po raz 29 zostaną wyłonieni najlepsi zawodnicy i trenerzy. Mamy już długą tradycję, zbliżamy się do pięknego jubileuszu i mamy nadzieję, że w kolejnych latach też będziemy kontynuować tą ideę. Mamy takie kategorie jak debiut roku, jak wyróżnienie dla trenera sportów paraolimpijskich, zawodnika sportów paraolimpijskich. Wyróżniamy 3 najlepszych trenerów, 5 najlepszych zawodników i również kapituła często przygotowuje wyróżnienia specjalne. Co ważne, plebiscyt trwa nieprzerwanie od 29 lat. Nawet pandemia COVID-19 nie zdołała go zatrzymać, zmieniła tylko jego formę. Staraliśmy się, aby te okoliczności pandemiczne nie spowodowały powstania takiej luki. Różnica polegała na tym, że było to spotkanie online, łączyliśmy się poprzez platformę Zoom, poprzez platformę YouTube i można było właśnie oglądać to na naszym AWF-owskim YouTubie. Podobnie będziemy realizować w tym roku. Jak zdradza nam Agnieszka Pisula-Lewandowska, prorektor do spraw studenckich, głosowanie co roku cieszy się sporym powodzeniem, a dla zawodników i trenerów to ogromne wyróżnienie. Plebiscyt od lat jest pod patronatem akademickiego pisma Życie Studenckie. No zawsze to jest trudna decyzja, bo nasi studenci, sportowcy osiągają znakomite rezultaty i no, staramy się jak najwięcej osób uhonorować ich wyniki, ich zaangażowanie zarówno w sporcie profesjonalnym, jak i w takim sporcie amatorskim, powszechnym, ponieważ oni są naszymi najlepszymi ambasadorami. Dlatego myślę, że dla nich jest to bardzo ważne wydarzenie. 29. plebiscyt odbędzie się 10 marca o 19. Transmisję można obejrzeć na kanale YouTube uczelni. Zuzanna Kuczyńska, Echo24.